Szanowni Państwo, droga młodzieży, witam na uroczystym apelu w przeddzień 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości poświęconej naszej ojczyźnie, ale też wolności. Myślę, że data 11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat, symbolicznych dat w dziejach naszego narodu. To dzień, gdzie po 123 latach niewoli nasz kraj z powrotem wrócił na mapę Europy. 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary, ale też symbol zwycięstwa. Tak się składa, że Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad dla nas to dzień, to miesiąc refleksji nad przemijaniem. Tak niedawno obchodziliśmy Święto Zmarłych. Odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, stawialiśmy kwiaty, paliliśmy znicze. W ten sposób pokazaliśmy, że pamiętamy. I w tym dniu pamiętaliśmy również o tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę, za wolność, za nas, którzy nie wrócili do swoich rodzin. Myślę, że wtedy również o nich pamiętamy. Ta rocznica to niewątpliwie też okazja do tego, aby zastanowić się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu, codziennym życiu. I moi drodzy, patriotą można być nie tylko w czasach zagrożenia, wojny, ale również w życiu codziennym. Wtedy, kiedy dbamy o symbole narodowe, właśnie dzisiaj mieliście też okazję we właściwej postawie śpiewać hymn państwowy i myślę, że należy się nad tym zastanowić. To również dbanie o język, ale tak naprawdę myślę, że to sumienne, codzienne wykonywanie naszych obowiązków. To też patriotyzm. Ta uroczystość jutrzejsza, o tej uroczystości jutrzejszej dużo mówi się w mediach, pisze w prasie, a to, moi drodzy, znaczy tylko jedno, że jest ona bardzo ważna dla naszego kraju, dla wszystkich Polaków, tych, którzy mieszkają w naszej ojczyźnie, ale również tych, którzy przebywają za granicą i zawsze o naszym kraju pamiętają. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę nam wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego kraju. Mądrego gospodarowania darem, jakim jest wolność i zjednoczenie w realizacji celów tych na poziomie naszego lokalnego środowiska, ale też na poziomie naszego kraju. Na koniec pozwolę sobie przytoczyć słowa jednego z poetów. Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, który przeżył niewolę i widział śmierć braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do wspólnego obejrzenia patriotycznego widowiska słowno-muzycznego. Państwowym ustanowionym w 1937 roku dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Święto to zostało zniesione przez Krajową Radę Narodową w 1945 roku. Ta sama Krajowa Rada Narodowa ustanowiła dzień 22 lipca
Dzień Ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Świętem Państwowym. Święto 11 listopada zostało przywrócone jako państwowe w 1989 roku. Tragedie tego pięknego kraju, Polski, rozpoczyna rok 1772, gdy Rosja, Prusy i Austria przystąpiły do pierwszego rozbioru Polski. Państwa te zmusiły posłów do uchwalenia zgody na zabór części ziem polskich. Posłowie z tchórzostwa, sużalstwa, upoty zatwierdzili uchwałę. Tylko nieliczna grupa odważyła się zaprotestować. Wśród nich był Tadeusz Rejtan, poseł z Nowogródka. Światłe umysły rozpoczęły proces reform wewnętrznych w państwie, zakończonych uchwaleniem Konstytucji 3 maja w 1791 roku przez Sejm Wielki. Bardzo postępowa konstytucja nie zdołała obronić kraju przed upadkiem. W 1793 roku doszło do drugiego rozbioru. Polacy chwycili za broń. Marca 1794 roku na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie i jako naczelnik przyjął władzę dyktatorską. 4 kwietnia pod Racowicami powstańcy stoczyli pierwszą bitwę. Kosynierzy śmiałym atakiem zaskoczyli wroga i rozbili piechotę, rozstrzygając o powodzeniu bitwy. Na wieść o zwycięstwie w Warszawie doszło do walk z Moskalami, które zmusiło agresorów do opuszczenia stolicy. Zwycięstwo nie było trwałe. Po Racowicach przyszła klęska Maciejowicka, lecz pokazała, że w jedności narodu tkwi siła,
a rozpaczliwy gest Rejtana jest Polakom bliższy niż lojalizm króla Stanisława Augusta czy strada Potockiego i Brańskiego. W końcu października 1795 roku Rosja, Austria i Prusy podpisały porozumienie, na mocy którego trzeci rozbiór Polski stał się faktem. Państwo rozbiorowe postanowiły uroczyście, że nawet